Witam z tej strony Anonimowy, a dzisiaj kontynuujemy sobie Maxa. W poprzednim odcinku tutaj sobie doszliśmy do tej miejscówki. No i ten, no i lecimy dalej. Zobaczymy, co nas tu czeka. Rozwalimy sobie tutaj szybę tą pałką. Chyba marnować amunicję, wiecie co chodzi. Ogólnie udało mi się ogarnąć tak, żeby nagrywanie było 60 klatek. W sensie, jak przechwytywałem przechwytywaniem gry, to miałem problemy jakieś ściny i tak dalej, a teraz przechwytuję pulpitem i z tego co zauważyłem, to jest lepiej FPS-owo. Jeśli chodzi o grę i mogę nagrywać w 60, także na pewno teraz będzie płynniej. No i tyle. Zatrzymaj może przyciszę gierkę, bo nie chcę, żeby mikrofon coś tam wyłapał. Bo jestem na głośnikach. Działania. Czy śnieżycy. Jim Bravura. Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja. Dobra, posłuchajmy sobie jej. Niebezpieczne warunki. Wyjątkowo silna śnieżyca. W historii miasta samochody utknęły w zaspach. Opady śniegu. Prognozą? Taka pogoda ma się utrzymać... Śnieg sypał z nocnego nieba jak konfetti na diabelskiej paradzie. Śnieżyca trwała w najlepsze. Dobra, lecimy dalej. Nic ciekawego nam nie powiedziałem. Zbytnie. Dobra, zapiszmy sobie pierwszy odcinek tam. Klasycznie trzeba sobie zapisać. No i lecimy, zobaczymy co tu będzie. Dobra, tu już dług mamy. No i to sobie wytrzymali. Dobrze, zapisaliśmy. Zdjęty. Jeszcze na górze jeden. Co jest z nimi? Pół magazynka na jednego typa. To tak by the way, to już amunicji nie mamy. To pozbierę sobie tu karabin. Ogólnie nie wiem, jak skończymy tego Maxa, to czy będziemy zaczynać kolejną część, czy coś innego sobie właśnie będę nagrywał, nie wiem. No, zobaczy się. Ogólnie z tego co zauważyłem, z tego co czytałem komentarze i tak dalej. I po łapkach spodobał wam się kolejny, znaczy poprzedni odcinek. No bardzo mnie to cieszy. Cieszę się, że wam się podoba. Też pod względem wyświetleń też spoczko. Bo no jak na taką starszą gierkę, takie wyświetlenie jakie ja robię, to są moim zdaniem bardzo dobre. Także no fajnie, że oglądacie, fajnie, że łapkujecie i ten komentarze dajecie. Dobra, lecimy dalej. No i generalnie też żeby już tam nie gadać na ten temat, to zachęcam do pozostawienia łapeczki, subika. Takie przypomnienie. Jeśli ogólnie wam się materiały z Maxa podobają i nie tylko. No i zapraszam ogólnie na live'iki. Robię ogólnie multi-stream. Na Twitchu, na Kiku i na YouTubie. Także jeśli macie ochotę tak posłuchać mnie, pogadać, pooglądać, to zapraszam serdecznie. Bo z tego co słyszałem, to ten... Niektórym się podobało, jak ja komentuję i tak dalej. Także tam... Także serdecznie zapraszam.
autostrady. O. My to zapisaliśmy? Chyba jest gdzieś dobre. Ogólnie nawet myślałem... nic nie nagrywać, bo jednak to trzy... To trzy dni, cztery nagrywam. Ale to też przez to, że... Czekam, aż się wyświetlenia nabiją, jak wy... Czekam na was ogólnie, o. Aż wejdziecie, kliknijcie i tak dalej, nie? Bo mógłbym codziennie, nie wiem, nagrywać tego Maxa, czy jakieś inne gierki. Tylko, że to nie ma sensu, bo... Zanim osoby wejdą, zanim co... Wiecie, o co chodzi. Także, no, tak co 3 dni myślę, że... 4 będą odcinki z Maxa padać. Chyba, że skończymy na tym etapie tego Maxa, ale raczej nie. Bo taki jest plan, żeby te 20 minut nagrać Maxa, albo ten 25. Zależy od sytuacji. Także no. No i też trochę pobawiłem się z mikrofonem, teraz jest trochę delikatnie inaczej. Także też możecie napisać w komentarzach, czy jest ok, czy nie za bardzo. Pod względem audio. Ogólnie. Ja już nie mówię o mikrofonie, tylko czy gra jest słyszalna dobrze i tak dalej. Ścigam intruza. Może nie wejdę tutaj, nie? Położyli minę i... Dobra, zapiszmy. Chyba tak się wstrzelić na minę. O! No i tak nam wjechał. Pogorszyliśmy tę sytuację naszą. Dobra. Zdjęty. Że jeśli by tam mikrofon wyłapał jakieś tam stuła pierdoły, to torki. Ale no. Jest jak jest, że tak powiem. No raczej chyba nie powinno, bo jest tak poustawione, żeby było ok, ale no. Zobaczymy. Jak finalnie się uda to nagrać. Pamiętam, jak kiedyś tutaj nie wiedziałem, jak to przejść. Się zastanawiałem, a to wystarczyło kurę pomyśleć i bokiem sobie przejść, nie? To było. No nie, bardzo mądre wtedy. Dobra, to widzimy się, jak to... przejdę, żeby już was nie męczyć i tak dalej. Także widzimy się po przerwie. Dobra, jesteśmy już po wybiciu żołnierzy. No i lecimy dalej. Zrobiłem cięcie, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu. Tak to już z parę razy zginąłem. Także no. Zapiszę sobie jeszcze może tak na razie czego. No i kontynuujemy. Zobaczymy, znaczy nie wiem, ile jeszcze zostało ogólnie tego Maxa naszego. Dzisiaj na pewno go nie skończymy na tym odcinku. Pewnie jeszcze 2-3 odcinki będą. No się zagapiłem i... Więc jak jest. Powinien wyjść teraz. Ziomal. Kurwa, refleks ma super, nie? Mam nadzieję, że kolejnego cięcia nie będę musiał robić. Wychylasz czy nie wychylasz? O. Jak się rzucam, to nie wychyla. Kurde... Daję już praktycznie ten... Nie wychyla.
Timing super mrowanie. Dobra, udało się. Oho. W tej ciemności w ogóle go widać nie było. A zapiszmy, bo to pewnie jeszcze z jednym będzie. Albo więcej. Kurde. Ale to było dziwne, nie? Dobrze, tabletki zostawiliśmy. Pamiętam jak live'owałem tego Maxa. Było pierwsze podejście ogólnie do niego. To widz mnie poprawiał, że to nie jest apteczka, tylko są tabletki. Wiecie o co chodzi. Czy jakoś inaczej na to mówiłem? Ogólnie rozpierdalają mnie tacy ludzie, którzy... Nie wiem, ty sobie nazywasz jak chcesz ogólnie daną rzecz, a oni cię poprawiają. To nie są apteczki, to są tabletki, wiecie co chodzi, nie? To jest coś pięknego. W streamowaniu i w ogóle. W nagrywaniu. Ogłaszam alarm. W ośrodku jest intruz. Powtarzam. W ośrodku D6 jest intruz. Rozpocząć operację trupoż. Ten wojskowy żargon w radio mógł oznaczać tylko jedno. Zamierzali zniszczyć dowody i zniknąć. Byłem tak blisko. Ukryta prawda czekała za rogiem. Oho. Nie, wyleczmy się może. Jakaś amunicja, shotgun. Zamknięte, trochę amunicji. I musimy stąd wyjść. Ale sobie zapiszmy jeszcze. Tak na razie czego. O, drugi rozdział. Co na uszkodzę? A skoro nowy rozdział, to trzeba zapisać. Tak na razie czego. No mówię, ja tak obstawiam, że jeszcze z dwa odcinki i będziemy kończyć. Nie wróżyła nic dobrego. Może nawet więcej, troszkę delikatnie. Najemnicy działali starannie, łącznie z robotą papierkową. Znowu brakuje trochę towaru. Jeden z chemików chciał wziąć działkę na prywatne przyjęcie. Na razie zamknąłem go w celi B7, w starym laboratorium. Byłem na tyle blisko, aby usłyszeć tajemnicę zza następnych drzwi. Czas leci, już 13 minut nagrywek mamy. Nieźle. Dobra, zapiszmy sobie znowu. To jest zamknięte, no klasycznie. I tu pewnie gdzieś być. Oho. Nasz kolega kampi tu na nas. Pominowane wszystko. Nie wiem. Co na uszkodzę? No to musimy ofnąć. Zapisać sobie na razie czego. Już będą wychodzić, albo tu z przodu pewnie? Albo z dołu będą napieprzać. No wiedziałem. Tylko nam nic nie zrobią. No jak tu teraz to zrobić? Nie pamiętam właśnie, czy to trzeba było skakać, czy co? A chyba skakać, tylko źle skoczyłem. O.
na beczkę. I pyk. O, jak Half-Life. Ale jak propos Half-Life'a, to zastanawiam się, czy by właśnie sobie nie nagrać Half-Life'a 1 Opposing Force i Blue Shift'a. Też możecie napisać w komentarzach, czy byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu ogólnie Half-Life'a i tak dalej. Jeśli też dotarliście do tego momentu, jeśli chodzi o nagrywki, że możecie napisać w komentarzach, czy dotarliście, czy nie za bardzo. Jak to teraz zrobić? No dobra. Nieważne. No i zdał. Timing idealny, nie? To by się przydało, o właśnie. Granata rzucić. No i pięknie. Dobra. To jeden zapis. Ja to jest... Mamy taki pech. Beczki zaminowane. Dobra, tu jest 300. Potędy nie wyjdziemy, a... Nie, wyjdziemy, dobra. Wystarczyło ostrzelić. Możliwe, że nastąpiło targnięcie. Dobra, zapiszmy. Tak, propos, w sumie dużo mamy tej amunicji. Snajperki, możemy sobie poszczelać w niej. Ona jest bardzo dobra. Jak i to zdejmuje. Zresztą sterowanie w tych starszych grach zauważyłem, że jest takie śmieszne troszkę. Też ogrywam właśnie dużo gier, jakichś starszych, na live'ach. No nagrywać to może nie nagrywam, bo takich starszych gier to jedynie Maxa teraz zacząłem nagrywać. Ale no, na live'ie dużo gier właśnie ogrywam jakichś starszych. Retro i ten, nowsze też się coś tam ugra, ale przeważnie to są jakieś starsze gierki. Bo raz, że lubię, a dwa, że też niektórzy przyjdą sobie tam pooglądać, pospominać. Zauważyłem, że właśnie starsze gry mają sterowanie totalnie takie dziwne, że na przykład tak jest w Max Payne, przycelowanie nie jest tam prawy przycisk myszy, tylko pod E na przykład, nie? To jest takie śmieszne troszkę, bo otwieranie jest pod E, przycelowanie pod E, wszystko pod E praktycznie. Wiadomo, można sobie też przeblindować, zmienić te ustawienia, no ale jednak właśnie na live sobie ogrywamy Hitmana i ten Hitman też miał sterowanie takie totalnie dziwniejsze niż nasz kochany Max, nie? Także no. I tu trzeba było, z tego co pamiętam, zobaczyć. Zobaczmy, czy czegoś tu nie ma. Coś tam jest, jakiś granat.
Tu trzeba jakieś chyba slow motion skoczyć. Tego co pamiętam. Już 20 minut, przed chwilą było 13. Ale zapierdziela ten czas. Dobra, to dzisiaj będzie dłuższe. Postaram się takie z 25-30 zrobić. Delikatnie dłuższe będzie. Wydaje się, że trzeba też trochę pocisnąć tego naszego maksa. Też zauważyłem, nie, dzisiaj to właśnie... Chciałem nagrać tego maksa przez przechwytywanie gry i nagle mi się w menu robiło za każdym razem 11 FPS, nie wiem o co chodzi. Ostatnio tym sposobem nagrywałem i było ok, nie było problemu, a dzisiaj właśnie się zdziwiłem, bo 11 FPS mi pokazuje gierka, nie? Jak ten przechwytuje ogólnie przechwytywanie gry. Dobra, posłuchajmy co tutaj. Schematy pokryły wszystkie ekrany, z wyjątkiem jednego. Jeden ekran pokazywał windę oznaczoną D6. Gdzieś przede mną, za piecami, w samym sercu zakładu. Ale w las. Kurwa, tego się nie spodziewałem. Te drzwi zbugowały. No i wracając, pokazywało mi 11 FPS-ów. I się zdziwiłem, mówię, kurde, tego maksa nie nagram, nie dokończę. I finalnie zmieniłem sobie na przechwytowanie pulpitu i śmiga lepiej nawet niż na tym. Także no, inne rzeczy się dzieją. Też zauważyłem, że jakieś artefakty są nagle na ziemi, jak patrzę, się działo maksa. Nie, dziwne naprawdę. A mniejsza. Dobra, idziemy tędy. Też myślę, że niedługo muszę się też za to zabrać, ale niedługo zagramy sobie chyba na live'ie Wiedźmina 1 na modach. Musiałbym się za to zabrać, jakieś takie ciekawe mody sobie ogarnąć. Kiedyś już live'owałem na modach. Nie wiem czy teraz, nie wiem jakie ogólnie mody dodać. Generalnie do tego Wiedźmina myślę, że dodam te same to co kiedyś, ale nie wiem. Plus jeszcze jakieś mam nowe, co kiedyś nie dodawałem. Ale też możecie w komentarzach ogólnie wysłać jakieś ciekawe mody Nexusa. Albo ogólnie ten poradzić, co tam byśmy mogli sobie dodać ciekawego do Wiedźka jedynki. Bo myślę, że jedynkę, dwójkę, trójkę właśnie na modach sobie ogramy. Muszę się za to zabrać, zmodować. Bo nie wiem jakie ciekawe mody są i tak dalej. Sterowanie pieca zniszczone. Powtarzam. Sterowanie pieca zniszczone. Ładunki podłożone. Chyba ten gościu w ogóle zapomniałem totalnie. Dobra, zapiszmy sobie. Ja to pudło, nie wiem, czy warto rozwalać. No tak. Nawet. Jakieś te...
Tabletki były są. A tu jeszcze coś jest. A tu nic nie ma. Chyba, że te tabletki nie były z tego... Z tego pudła, tylko tu tutaj gdzieś tam leżały, co? To też będzie trochę zabawy. W sumie możemy sobie na tym zakończyć. Tak sobie myślę. Tutaj, no... Trochę będzie zabawy. A już te 25 minut mamy... nagrane. Prawie 26. Jakbyśmy tam dalej cisnęli, to pewnie było z... godzina albo dalej. Także na tym sobie zakończymy, będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. Jeśli ogólnie materiał z Maxa wam się spodobał, to zachęcam do kubika, do łapki w górę. No i zapraszam ogólnie na lewiki z różnych tam gierek, jak macie ochotę oglądać, posłuchać, pogadać, to serdecznie zapraszam. Na mojego YouTube'ka, na Twitcha i na Kika. No i do kolejnych odcinków z Maxa i nie tylko. Nora.